kolarstwo przejściowe myślę, że to jest od samego początku, od momentu, kiedy rozpocząłem jazdę na rowerze. No Baszta no, to był klub i jest, który nadal specjalizuje się w tej konkurencji. To kolarstwo, ta dyscyplina zawsze u mnie była. I zawsze to powtarzałem, że myślę, młodzież od tego powinna zacząć, bo to jest taka, no i to teraz też bardzo widać, taki powrót zawodników niektórych. No i też czołówka, którą widzimy, ta światowa, która zimą się ściga na przełajach. Mówię tutaj o zawodnikach z tego najwyższego poziomu szczebla. Ale nie będę tutaj się porównywał w żaden stopniu do nich. Dlaczego przełaję? Bardzo, bardzo, bardzo je lubię za to widowiskowość, za to, że się jedzie cały praktycznie dystans na maksa, gdzie trzeba się skupić i na perfekcyjnym wytrenowaniu swojej wydolności, technice, na innych aspektach. Oczywiście rower tutaj jest bardzo, bardzo ważny, bo tak jak w innych konkurencjach, tak tutaj bardzo sprzęt pomaga, czy od dobór ciśnienia, czy inne rzeczy. Tutaj jest to, myślę, nam bardzo, bardzo potrzebne. No i widowiskowość. No tutaj kibic praktycznie na rundzie, która ma około 3 km, ma bardzo dobry kontakt z zawodnikiem, może go praktycznie dotknąć, oczywiście w cudzysłowie, czego na niektórych wyścigach typu szosa, MTB czy maratony, to tego nie ma. Wiadomo, że nie każdemu ta dyscyplina, konkurencja przyjdzie do gustu, bo przełaje praktycznie to jest jesień i zima, gdzie warunki do jeżdżenia na rowerze nie są dobre, bo wiadomo, pada deszcz, jest zimno, ale sama konkurencja, jaką jest przełaj, czyli gdzie nabieramy tej techniki jazdy, no potem czy w szosie, czy w MTB, maratonach, to się przydaje to bardzo mocno. To jest rower zbudowany na ramię Specialized Crux. Oczywiście osprzęt w pełni to jest Shimano Vi2, korba dwutarczowa, 46-36 zębów. Z tyłu jest kaseta 11-rzędowa do 28 zębów. Tarcze wielkości hamulcowe 140 mm. Oczywiście hydrauliczne hamulce, elektryczne przerzutki Di2. Tak jak poprzednie lata były, kiedy jeździłem, ścigałem się na rowerach z hamulcami szczękowymi. Tak jak tutaj teraz porównując to jest przepaść. To co kiedyś ścigałem, jak ścigałem się na hamulcu szczękowym, a teraz tarcza, to no, można porównać to, że ten rower hamuje, a tamten zwalniał. Czasami trzeba było sobie pomagać techniką. Oczywiście można powiedzieć, no, jeżeli ten hamuje, no to troszkę inaczej wygląda teraz ściganie, że dużo później hamuje, precyzyjniej. No i daje to też pewną swobodę w pokonywaniu niektórych przeszkód, zakrętów. Troszkę inaczej się można sobie do tego zakrętu podejść, pokonać go. Hamulce, które były poprzednio, no to już takiego komfortu nie dawały. Obroniłem trzeci raz tytuł mistrza Polski w swojej kategorii wiekowej w przełajach. A jak się zakończy, nie wiem. No chciałbym, żeby bardzo dobrze. Oczywiście jestem zdrowy, czuję się bardzo dobrze. Oczywiście okres jesienno-zimowy to znowu będzie powrót na trasy przełajowe. Na pewno tych startów będzie bardzo dużo.